za proponowanym porządkiem obrad? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że na siedmiu obecnych, siedmiu członków Komisji Rewizyjnej jest za. Przechodzimy do punktu 3.3 porządku obrad. Co? Punkt trzeci. Wykonanie budżetu GOG Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie w 2018 roku. Kontrola wydatków i realizacja zadań. Proszę pana dyrektora. Tak? Proszę. Zacznijmy od spraw rachunkowych, a później ewentualnie jakieś uzupełnienia, wyjaśnienia, to pan dyrektor wszystko powie. Więc tak, otrzymaliśmy dwie dotacje. Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 379 600 zł i dotację celową w kwocie 33 940, to jest na świetlicę przystanek. To znaczy w tej dotacji są ujęte wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, tam środki BHP, ubezpieczenie jej OC, ewentualnie jakieś badanie czy delegacja. To jest ta dotacja, otrzymujemy na przystanek celowo. Następnie dochody finansowe. Jeśli chodzi o dochody finansowe, to z działalności statutowej, czyli wynajmujemy salę tam różnym podmiotom, to kwota 3280. Inne wpływy, tutaj otrzymaliśmy 1000 zł od Banku Spółdzielczego w Kurowie na dożynki, dofinansowanie. I odsetki bankowe w wysokości 475,39 groszy, czyli razem nasze dochody 4,755,39. Łącznie z obydwoma dotacjami kwota przychodów wyniosła 418,295,39. Jeśli chodzi o wydatki, jest to kwota 418,482,86. I na to złożyły się następujące pozycje. Wynagrodzenia osobowych pracowników, to jest 5 osób, pan dyrektor, ja, sprzątaczka, jest pani w muzeum, w tym punkcie informacji turystycznej, no i pani Jola w przystanku, bo jej dotacje dodajemy, później wewnątrz jest to rozliczenie, tak jak razem z GOG-iem, z tym, że ja wyodrębniam, na co poszło mi. To jest w wynagrodzeniach. Plus jeszcze jest wynagrodzenie pana kapelmistrza, co prowadzi orkiestrę. To jest w tej kwocie, to jest 213,895. Były tu jeszcze dwie nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy w tej kwocie. Następnie składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, to wiemy, że to jest już kwoty obowiązkowe. Także nie będę tu nawet wymieniała, chociaż no 32,147,50 i Fundusz Pracy 510,58. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na te wszystkie osoby 6027, czyli też to jest odgórne, to już tego nie przeskoczymy. Krajowe Podróże Służbowe, no kwota bardzo mała, 84,30. Energia i gaz 26,518,97. Z tym, że w rozbiciu na energię, bo to jest całego budynku, 6211 i gaz 20,307,30. No wiemy, że tam był plan dużo większy, bo było 29,000, ale pogoda taka, jaka była, więc mamy to oszczędność. No mało tego, jeszcze w listopadzie były wymieniane rurki, też już nie było grzania, była przerwa w grzaniu, no to się zaoszczędzili. Poszło to na inne cele, ale to później powiemy na jakie. Materiały, wyposażenie, tutaj są wszystkie imprezy w tej pozycji, to jest pozycja 101,619,52. I tak, żeby przybliżyć państwu, więc na przykład organizacja 3 maja, to jest kwota 611,35, tam były zawody wędkarskie, tenis, to my kupujemy nagrody. Następnie przegląd piosenki patriotycznej i niepodległościowej 2001-23. No to też tutaj w ogóle organizacja całego tego festiwalu, nagrody w tej kwocie. Następnie mamy pozycję chór. To jest kwota 17 000 i wszystkie, jakie były imprezy przez nich
przez chór organizowane wszelkie wyjazdy na koncerty, nasze spotkania, między innymi organizacja z okazji stulecia odzyskania niepodległości, wtedy co był ten 3 maj, to wszystko były koszty tej pozycji chórowej. Dni muzyki, koncerty, które były z okazji 11 listopada. Nie tylko, to jest cykliczna impreza. W tej chwili to były 10 dni muzyki, 9 dni muzyki, czyli przez 9 lat to jest impreza cykliczna. Tak. Następnie taką większą pozycją to była organizacja dożynek. Dożynki kosztowały nas 20 396 zł. No minus te 1000 zł, które dostaliśmy od banku, czyli od organizatora z dotacji podmiotowej to 19 tysięcy. Następnie konkurs religijny 91207. To jest też cykliczna impreza. Tak, co roku jest powtarzany. To też są w tym nagrody, no dla dzieci drożdżówki, tam herbata, no, cały koszt tego spotkania. No nie odbył nam się w ubiegłym roku konkurs wiejski. Po prostu nie było chętnych. Jest zaplanowany w marcu tego roku. Zobaczymy. To też cykliczne. Mm-hmm. Następnie apel pamięci. 1016 zł. To też cykliczne. Organizacja, koszt organizacji całego spotkania. Poetycki apel pamięci. Poetycki, tak, bo tamten był śpiewany, a ten jest poetycki. Recytowany. Następnie koszty orkiestry. No to też, bo nie ma możliwości takiej, żeby płacić członkom orkiestry. I robimy w ten sposób, że przygotowują koncert. Dajmy na to, tak jak teraz będzie z okazji 8 marca czy 11 listopada. I my po prostu płacimy tą kwotę za koncert. I no to jest umowa o dzieło, oni się dzielą tymi pieniędzmi, no bo innej możliwości nie ma. Nie możemy po prostu płacić tak imiennie, tak, żeby to robić listę płacy i żeby im to płacić. Dlatego no dzielą się, no taka jest tylko w tej chwili możliwość. Tam jeszcze jedno słowo była kwestia właśnie tej wynagradzania tej orkiestry, tak? I teraz to znaczy no, była ogniska, to bliska. A to bliżej ogniska dojdziemy, ja, to powiemy. To jest sama orkiestra, tak. Orkiestra, no, się rozsypuje, żeby się rozsypuje i tak dalej. Nie, nie, młodzi się młodzi ćwiczą, bezpłatnie. Nawet teraz też rozmawiałam, jak byli u mnie na kontroli. Pytałam o to, czy po prostu my to dobrze robimy, że to jest w ten sposób, że za koncert płacimy. No, no tylko taka jest możliwość. Tu trzeba dodać przy tej okazji, że właśnie... Proszę? Nie, no to ustalamy za koncert na przykład, dajmy na to, no 2000, no odchodzi od tego podatek. I resztę, która kwota im zostanie, no to wtedy no, dzielą się między sobą. I to dzielą, tak, ile było osób, którzy przychodzą, którzy uczestniczą w próbach. I które występują, no nie ma. Nie ma tak, że na parkingu ja nie gram. To jest w granicach 9 tysięcy, tak jak było planowane. Tak, no jeszcze 18. W tym to jeszcze są mi wyjazdy, jest ten muzyczny bukiet dla Ewy, to z tego już jest 400, znaczy 500 zł mieliśmy zaplanowane, te tulipany, które są kupowane, to są właśnie jeszcze z tej kwoty, bo tu jest, to już mamy to w orkiestrze wyodrębnione, bo to tak jakby orkiestra w ogóle no, była główniejszym organizatorem. Następnie mamy nagrody na konkursy różnego rodzaju. To jest 713 zł 14 groszy. No dużą kwotę wydaliśmy na materiały dekoracyjne, biurowe, fotograficzne i tusze. To niestety, ale to jest... Wszystkie afisze, zaproszenia. No. I to w formacie A3 napisze, no dużo bardzo. No w ciągu roku 5842 nas to niestety kosztuje. A z kolei drukarnia kilka takich raczej taniej przyjmie. No drukarnia by była i tym bardziej, że to by jeszcze drożej wyszło. No. Same korzystamy. Tak. Środki BHP i środki czystości, to jest też utrzymanie całego budynku. Wydaliśmy 2624. No trochę przekroczyliśmy, bo mieliśmy 2200 zaplanowane, ale wpłynął koszt sprzątania po remoncie. Tutaj. No robiliśmy to sami, także tyle, że wydaliśmy więcej na środki. Następnie prenumerata potrzebnych nam tutaj czasopism
prenumerujemy gazetę podatkową i taki poradnik Instytucji Kultury, to jest roczna 1424, 2540. No i właśnie tutaj jest ognisko muzyczne. W ubiegłym roku było prowadzone przez naszego kapelmistrza i innych nauczycieli z Lubelskiej Akademii. I to jest kwota 22 572 zł. I w tym roku odstąpiliśmy od nauki gry na gitarze i na pianinie. Pozostałe instrumenty te, które uzupełnią orkiestrę. Jest nauka gry na, tylko na tych instrumentach. Bezpłatnie. Chodzi o zasilenie orkiestry. Tak. Mieć tu młodych. Na rybę. Prawda, tak dalej. No i oczywiście będziemy nabór robić. Jeszcze cały czas będziemy ogłaszać i bezpośrednio w szkole i chętnie ściągnąć, aby tego bezpłatnie na instrumentach dębnych. Drewnianych i metalowych. 10 tysięcy dostaliśmy dla grupy, która nazywa się Refleksja. To są osoby niepełnosprawne. Aktorzy, amatorzy. To było na wyjazd. Także z takich zakupów, które w ogóle nie były planowane, zakupiliśmy nowy stół, ten, który tutaj jest do ping-ponga, no tamten nam się po prostu wysłużył swoje, no a niestety no, będą ferie. Zresztą młodzież przychodzi, bardzo lubią, szczególnie młodzi, prawda, że starsi. Taki stół kosztuje, można? 1738 zł. Może być, no bo może byśmy zakupili kiedy do tak, to naszej świetycy, przez to pytam. No nie, właśnie mówię, może byśmy zakupili, nie? Nie, z tego ludzie korzystają. A on stopy, jeśli tutaj coś jest organizowane, on był składany i rozkładany, no i niestety, ale... A ten jest bardzo, bardzo dobry, taki masywny, także w Decathlonie można sobie zamówić, przywiozą na miejsce i nie ma problemu. No i drzwi wejściowe, które pokryliśmy ze swoich środków, to znaczy z tych oszczędności gazowych. 8 tysięcy zapłaciliśmy za te drzwi, no ale w związku z tym remontem wystąpiła taka konieczność, tak. Tyle by było, jeśli chodzi o tą pozycję. Następnie usługi. To jest 37 679. Więc to jest przegląd natężenia oświetlenia światła. To jest okresowe badanie. Tak, to jest, no, które musimy to wymagalne, musimy to wykonywać. 619 zł. Przegląd sprzętu PEPOSZ jest dwa razy w roku robiony. No jest przegląd gaśnic. I następnie przegląd pieców. To też, to jest obowiązkowe. Tego nie można, żeby nie wykonywać. Następnie mamy opłatę RTV 245, usługi pocztowo-telekomunikacyjne. To są rozmowy telefoniczne i zakup znaczków 1310, przegląd ksero, komputera 516,60, ubezpieczenie budynku 2493,90. Całego budynku. Tak. Straszne. Opłata za wodę, ścieki, wywóz nieczystości 2441. Zakup imprez. I tu wydaliśmy 1840 zł. To były dwie imprezy podczas ferii i impreza z okazji gminnego Mikołaja. Konserwacja alarmu 1402 zł. Wynajem samochodu 600 zł. Karta serwisowa Mikrobit. Mamy dwa programy, płacowy i księgowy, i płacimy za, no, za utrzymanie tych programów. To jest 1205 zł i usługa zamknięcia roku była 81,80. Udział w dożynkach powiatowych, to są koszty przewozu, transport wieńców 430 zł i 50 groszy. I jest wynagrodzenie dyrygenta chóru. Płacimy za 11 miesięcy, tak mamy z nim umowę zawartą, jeden miesiąc jest bezpłatny. Tu jest, w dodatku jeszcze jest przyuczenie zespołu Echo z Bronisławki. To jest 14300, 1300 zł miesięcznie płacimy, z tym, że on wystawia nam fakturę za, ma swoją działalność i co miesiąc
dokonujemy wpłaty. Program antywirusowy 129 zł, badania okresowe pracowników, akurat tak popadło, że wszyscy w tym roku mieliśmy 464 zł, usługa ABI, to jest tak zwane RODO. No i to jest kwota 2572,75 zł. Co miesiąc płacimy 307,50. Ale tego tematu nie przeskoczymy od góry na także. No jeśli chodzi o inne wydatki, więc zamówiliśmy jeszcze z pieniędzy ubiegłego roku nowy szyld, który będzie na budynku, no ale to też jest powiązane z naszym remontem. No tamten już był stary, wypłowiały, no zresztą no ładny, ładna elewacja, a stary szyld to tak trochę by nam to rzutowało, więc szyld 1205 zł. Drzwiczki do liczników gazowych, bo też były stare, brązowe, takie na druciku opadające, więc zamówiliśmy nowe, no ale kosztowały te drzwiczki 738 zł. No i tutaj jest jeszcze za przeprowadzenie kontroli sanepidu 118,70, pranie zasłon, firan, no bo to są jednak te bardzo duże, po remoncie musieliśmy to niestety no, do pralni, tak to staramy się sami w swoich pralkach, no ale to musieliśmy. No i usługa nas ta kosztowała 484 zł. Składka do zielonego pierścienia, jeszcze mieliśmy, trochę pieniędzy nam zostawało, więc zalecenie było sanepidu o wymalowanie dwóch pomieszczeń, kabiny i garderoby. Nadal jest to zalecenie obowiązujące. Jeszcze nas obowiązuje, ale że mieliśmy środki, więc zrobiliśmy to w grudniu. Ci sami panowie, którzy robili elewację, były brzydkie pogody, więc nam to wymalowali. Jedno już mamy tak jakby zalecenie wykonane i to mamy w roku jeszcze tamtym. Także już. Bo w sumie no 5 tysięcy mieliśmy zaplanowane i byśmy po prostu się nie wyrobili, żeby to zrobić, bo w garderobie trzeba było w ogóle zedrzeć całkiem i położyć gipsówkę, bo tam była lamperia, to poodparzało. No i ta kabina, mieliśmy cały czas zaciek, który był malowany, dyrektor sam malował ileś tam razy i po prostu no cały czas ten zaciek wychodził. No na razie jest odpukać, ale jest czysto ładnie, także zrobiliśmy to, mówię, z pieniędzy tamtego. No to tyle. Jeżeli coś Państwo mają pytania, to bardzo prosimy. Ja może tylko dodam, że w ubiegłym tygodniu od poniedziałku do czwartku gościliśmy tutaj dwoje kontrolerów z Rio. Skontrolowali nas od 2016 roku. Słucham. Izba obrachunkowa, to będzie tak. Izba obrachunkowa. Protokół jest sporządzony, z tym, że podpisanie protokołu będzie w marcu. Z tego, co nam przekazano i co jest w protokole, ogólnie wybawiliśmy dobrze. Nie ma jakichś większych uwag, jakieś tam drobne, które są do powiedzmy poprawienia. Jak to w pracy? Także bardziej sugestie. Przeżyliśmy to, ale jesteśmy zadowoleni, że mamy to za sobą już, że nie było. No a tu podpowiedzi, tak jak koleżanka mówiła, odnośnie tej orkiestry, bo tutaj dużo mieliśmy właśnie wątpliwości. Sami nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, żeby to było dobrze od strony tej, prawda, formalnej. Bo co do istnienia orkiestry czy chóru, to tu nie ma żadnych dyskusji. Prawda? Wiadomo, że są potrzebni i z taką tradycją, a tym bardziej, że są potrzebni. No, instrumenty wszystkie, które są w ich użytkowaniu, to są na naszym stanie. Nasz. Gminnego środka. To znaczy, to jeszcze wcześniej, już ponad 5 lat temu, poprzez unijne wnioski składałem. Stąd tutaj i stroje, i instrumenty, i dla chóru, i dla orkiestry. Udało się wtedy, prawda, kupić. No ale właśnie pytałam i Państwo mi powiedzieli, że tak jak robimy, to tak jest dobrze. Bo były takie no, rozmowy, że może ich w statucie ująć, ale to by po prostu nic by to no, nie zmieniło. Bo no, nie można inaczej tego robić. Ale nie może to otrzymywać te pieniądze. Jeżeli za koncert, tak, bo po prostu przygotowują oni koncert, to jest wszystko opracowane i nuty i sam koncert, to w takim układzie jak robimy, to jest.
No dobrze się zgadzają, że ktoś tam... No właśnie podpowiedź takiej instytucji tak, jak tak, że ktoś tam to na siebie bierze, prawda, taki rachunek, to bo nie wszyscy by byli zgodni, żeby to brać. No ale jakoś tak na razie jest to wszystko. Zresztą tak samo robią i inne firmy. Też jak biorą jakiś tam zespół, a nie mają swojej działalności, że mogą wystawić fakturę czy rachunek, no to tylko na umowę o dzieło, no w ten sposób. Tu jest też taka sama forma. Tak, tak, tak. Ale to jest tylko jeśli chodzi o te koncerty. O koncerty. Jeśli chodzi o jakiś wyjazd. Tabel mistrza, to a, wyjazd to jest osobno. To jest osobno. On wystawia rachunek poprzez stowarzyszenie, którego jest prezesem. To jest Lubelska Akademia Muzyki Dawnej. Jeśli chodzi o orkiestrę, czyli co miesięczny rachunek tak, zgodnie z umową, z firmą, z nim jako reprezentantem, przedstawicielem. A i podobnie, jeśli chodzi o chór, pan Lipiński prowadzi własną firmę pod nazwą Muzyk i ma prawo do wystawienia rachunków, wystawia co miesięczne rachunki. Jest to dla nas bardzo wygodne, bo nie trzeba, prawda, umowa o dzieło, to tam, no wiele tych różnych jest podchodów do tego. A tu konkretnie jest wystawiony rachunek przez firmę. Co miesiąc wystawiamy. Co miesiąc jest tego. A jeśli chodzi o, jeszcze o naukę, to również, bo ten prowadzący naukę gry dla młodzieży, również ma firmę i też rachunek wystawiamy. To nieodpłatnie, tak jak mówiłem, na instrumentach dętych blaszanych i dętych drewnianych, czyli to, co nam trzeba orkiestrze. Płacimy tylko nauczycielom, a dzieci niech się uczą. Dzieci są no, zresztą mogą i dorośli, to nie tylko dzieci. Tak, tak. Wszyscy chętni. Tak. I czuli taką potrzebę. Także jakieś pytania do... Czy ja może chciałbym tylko zapytać, bo pani wspomniała o wymianie drzwi i to taka spora suma była 8 tysięcy. 8 tysięcy, tak. I tak mnie zastanawia, czy to nie mogło być ujęte w tym projekcie termomodernizacji. No właśnie nie było i no dlatego to obciążyło nasze koszty. To jest, jako tam można było podać parametry jakiegoś ocieplenia i tak dalej. No i w jakimś sporym procencie byłoby to... umorzone, bo tak patrząc na te sumy, które tutaj mamy, no to nawet ta suma 5 tysięcy, gdyby się, że tak powiem w cudzysłowie, ugrało na tych drzwiach, to byłaby duża suma. No. Niestety nie było to ujęte w tym, nie mieliśmy wpływu na jeśli chodzi o zakres tych prac, to nikt nas nie pytał. O te drzwi gwiazdowe? Chcieliśmy przyszłościowo, żeby to był wygląd. Zresztą tamte nasze już były nie, po prostu uszkodzone i schowane. Była okazja, żeby to akurat... wyłamane. Znaczy, no, w takich sprawach to zawsze zaczyna się od tak zwanego audytu energetycznego i te firmy, które przeprowadzają ten audyt, no one jakby rozważają, co można włożyć w te koszty tak zwane kwalifikowane, a co nie, no, może to jakoś nikt na to nie zwrócił, no przepadło. I jeszcze takie, jak już rozmawiamy tak raz do roku, to jako mieszkaniec, no widzę tą potrzebę dofinansowywania zarówno orkiestry, jak i chóru, ale no tak wydaje mi się, że trudno jakby tak tym organizacjom się tak jakby no, poszerzyć, no nawet tak po liczebności osób, które są. No, fajne były inicjatywy właśnie włączania dzieci ze szkoły do chóru. I są dzieci występują. Także tu też tak wydaje się, że to jest bardzo dobra droga właśnie jakiegoś takiej współpracy właśnie ze szkołą. No bo jednak zawsze rodzice jako no, młodzi ludzie aktywni, no tak bardziej to mogą tym się zainteresować, prawda, nawet przyjść na taki koncert. Każdy może z nas popatrzeć, czy przychodzi, prawda, i na pewno tym osobom, które się trudzą, to myślę, że wszystkich Państwa
zdanie wyrażę, jakieś takie podziękowanie dla członków orkiestry, która, chóru, którzy są. Zawsze też się fajnie posłucha, nie? Jak jest. No ale tak, takie jakieś drobne kroczki typu jakiegoś wspomożenia, także nawet, nie wiem, to już może pan przewodniczący gdzieś przekaże, żeby nawet w formie jakiegoś dyplomu, jakiś z okazji jakiś tam lecia, żeby jakoś zorganizować na najszerszym forum takie spotkanie, gdzie by można by było jak najbardziej, po wszystkim będziemy składać wnioski do wójta, także to będzie jeden z wniosków. No właśnie, bardzo fajny pomysł. To było... Natomiast tu co do Państwa jakby no pracy, to myślę, że tak jak ileś lat już obserwuję, to Państwa budżet no jakby jest taki bardzo, nazwijmy to, mało zwiększający się, o tak bym powiedział. Stabilny. Nie ślimy się na wymyślanie jakiegoś tego, bo nie ma sensu. Każdy zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Czy jakoś, nie staramy się, tak. Są teraz jakieś możliwości takich programów, dofinansowań? No czy to jakoś w tej chwili coś myślicie o przygotowaniu? To znaczy, jeśli chodzi o sam GOK, to nie, no ale tu na przykład siedzimy tutaj u nas, mają organizacje, między innymi nasze panie, Mam Pasję Stowarzyszenie, tutaj na siedzibę i tutaj się spotykamy, to organizujemy ten i też pani Ania Butryn jako przewodnicząca i inne osoby tam starają się o różne ten, my ich wspieramy. No i są efekty, bo też to byli i imprezy ostatnio też w sumie całą z tego prawa. Podobnie zresztą otwarty krąg. Otwarty krąg. Emeryci. A, u nas jeszcze siedzimy na emeryci i renciści. Znaczy ten Polski Związek, członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. I też mają przynajmniej raz w miesiącu spotkania. No i różne tam takie rzeczy się robi. Także... A jeśli chodzi o orkiestrę i ten nabór, to co roku, przynajmniej dwukrotnie, wcześniej pan Korniak, teraz pan Jelko, do szkoły umawiał się i na apelach specjalnych zapraszali z dzieciaków. Z tym, że przychodzą, zapraszają, z tym, że dużo niestety krótko odchodzi, rezygnuje, bo mają inne wyobrażenie. Zresztą podobnie ja powiem na swoim przykładzie, prowadzę dwa zespoły teatralne, starszy i młodszy, jeśli chodzi o dzieci, bo jeszcze mam dorosły teatr. Ale rotacja jest ogromna i to no, też utrudnia. No, starsi to wiadomo, teraz mi odeszło grupa, poszli do szkoły średniej. A znowu takich bardzo dużo chętnych to nie ma, powiedzmy się szczerze. Z tym, że to tutaj absolutnie, dlatego stąd bezpłatna ta nauka i staramy się i zachęcamy w różne sposoby. Różne to robimy. Bo wiemy, że to jest przyszłość po prostu. No teraz ludzie odchodzą. Jest jakaś tendencja właśnie do wspierania seniorów, prawda? I może tu też jakaś byłaby podpowiedź czy pomoc tej organizacji o jakieś właśnie środki, które by... No to tutaj akurat otwarty krąg, to myśmy, że tam wycieczka, to grupa z tych ludzi właśnie, którzy niepełnosprawni, którzy są w tym stowarzyszeniu, ale jednocześnie tworzą grupę taką teatralną, amatorską, przecież wielokrotnie już tak, występowali tak. I tak. Bardzo ładnie to robią, trzeba przyznać, z ogromnym zaangażowaniem. Także tutaj wspieramy i jak ja mówię, pomagamy również od tej strony finansowej, gdzie inaczej nie można, no to my to bierzemy. Trzeba powiedzieć tak, że jeśli chodzi o pracę Domu Kultury, gdyby nie szukać sobie przyjaciół i powiedzmy współpracowników, to cienko by było. No, no cóż, to jest dwóch pracowników merytorycznych, to znaczy to jestem ja i jest Jola, ale znowu Jola, to jest Czuchryta, jest w przystanku i to jest jej.
No teraz doszła pani Ewa i też znowu ona ma tam tą działkę i chociaż jeżeli jest impreza, to nie ma tutaj u nas podziału, wszyscy jesteśmy razem. No i dziewczyny z biblioteki pomagają wtedy, jeżeli jest tego, tak było, jest i będzie. Ale poza tym szkoła, strażacy, bardzo duża pomoc, szkoła podstawowa, bardzo, bardzo tutaj tego. Klementowice również tam bardzo dobrze się współpracuje i na to liczymy, bo sami naprawdę no w ludzi. No. Co tu dużo mówić? Dobrze, jakieś pytania jeszcze może właśnie może te więcej codziennie, w różnych godzinach, ale codziennie. Więcej może tych propozycji, które przekażemy do. Także tu korzystają. Znaczy no moje propozycje, znaczy takie w sumie to na pewno. Bardziej w urzędzie gminy są osoby, które znają, przeglądają na bieżąco możliwości różne tych dofinansowań, prawda? I nawet takiego wsparcia, bo dla osoby, która siedzi w tych wnioskach, to nawet rozeznanie, czy warto w coś wchodzić, czy nie, jest dużo prostsze niż dla osoby, tak jak Państwo tutaj, którzy no jakby na pewno robią to jakby okazjonalnie, nie są w tym na bieżąco w pełni tacy dobrze rozeznający, co by było najlepsze. Jeszcze tu też taka boczna uwaga mi się nasunęła. Nie wiem, czy jak tu jest w naszej gminie rozwiązany problem właśnie tego RODO i tych właśnie inspektorów ochrony danych. Czy to jest jakby całościowo rozwiązane? Czyli znaczy każda instytucja ma zawiera umowę z inspektorem. Dom kultury ma swojego bibliotekę. Ale na przykład Państwo płacicie za to. Tak. Tylko mamy dofinansowanie z urzędu, ale płacicie. No bo to nie było ujęte, bo jeszcze nie było wiadomo, to nie było ale jest już na wszystko zaplanowane. Spotkałem z takimi sytuacjami, że właśnie to wszelkie umowy tylko gmina podpisuje, czy tam urząd miasta, prawda? I jakby no wtedy nawet to wynegocjowanie tej stawki być może, że jest trochę korzystniejsze. No nie są to duże sumy i tam duże jakieś, nazwijmy to, zysk, natomiast sama ta dopilnowywanie tego RODO jest bardzo uciążliwe i no jeszcze nie wiem, w moim przekonaniu takie na razie nie ma jakiejś kontroli czegoś, ale no są te czasami założenia no bardzo naprawdę takie dziwne, takie no, które się dosyć jakby no trudno ich jakby przestrzec. Także taki właśnie taki postulat o tym objęciu właśnie tych wszystkich podległych jednostek właśnie takim jedną umową właśnie przez gminę, bo wiadomo, że to gmina no jakby może jako taka organizacja tu jakby tak pomóc przynajmniej, żeby nawet czasowo jakieś tam rzeczy wspomóc. Myślę, że nie ma problemu, że jak Państwo się z czymś macie problem, chcecie się zwrócić, no to myślę, nie, że mamy kontakt, urzęda tygodniu pani Łysunie u nas jest, tak się nazywa, która jest inspektorem. No, wszystko tego. No jest to, tak jak w placówce kultury, jest to dosyć uciążliwe. To podobnie, chociaż może na innych zasadach jest w szkole, ale tak jak organizujemy imprezy, nawet konkurs rejestratorski, to ja muszę mieć zgodę rodzica. Tak, że dziecko bierze udział. Prawo, ale jego dane osobowe będą chronione. Także no jest to i duża papierologia też. No i tu organizacyjnie też. Ale to znowu przy zgłoszeniach do konkursu ja już to sprawdzałem. Deklaracja to tak, jakaś tak, jest. Tak. Są specjalne takie druki. Ale jest to i z tego jest we wszystkich instytucjach tutaj na terenie gminy.
Myślę, że kończymy ten punkt, tak? Czy jeszcze? Także te wnioski jak najbardziej zapisałem, jeżeli jakieś pomysły są, to będę przekazywał. Trzeba jeszcze przemyśleć to. Jeszcze ja może tutaj jak jeszcze wracając do poprzedniej komisji co do tych, no bo tak jak pan dyrektor tu mówi, że jednak ta obsada nie jest, jest bardzo skromna. No i stąd też nie można wejść, jeżeli chodzi o te świetlice, tak? Próbę jakiegoś zagospodarowania tego czasu dla młodzieży na miejscu, gdzie są te świetlice. Organizowanie tu. Organizowanie jakichś tam ewentualnych. Tak? No pan Grzegorz tu jest sam osamotniony. Nie. Wiadomo, że nie będzie tak możliwości na dzień dzisiejszy. Nie ma. No, bardzo sporo ludzi coś tam mogło, oczywiście, że tak. I to jest kwestia dogadania. Jak najbardziej. Zawsze. Ale to raz na ile coś tam. Ale w formie ciągle jest to niemożliwe raczej. Z praktycznych względów, że po prostu nie ma czasu i nie jest. Ludzie. Ale zawsze czas służy. A zawsze prawo, tak. Jeżeli coś trzeba gdzieś zorganizować, to nie ma problemu. No też liczę w tym roku na pomoc, jeśli chodzi o dożynki, bo będą u nas dożynki powiatowe. Tak, 24 będą, będzie ten strażacki, jak to się nazywa, zawodny sportowo-orzeczny na stadionie, a 25 będą już dożynki powiatowe. I też liczę tutaj na pomoc z wszystkich tych placówek, z którymi i tych stowarzyszeń. No bo po prostu no, spora impreza i trzeba się. Z drugiej strony dla stowarzyszeń okazja po prostu zaprezentować. A promocja. Promocja. Tak. 8 lat temu był u nas stowarzyszeń powiatowy. U nas tak. Ze stuleciem strażaków. Tak, to było to. Nie, to później dożynki. Nie, dożynki powiatowe. Ale powiatowe to... nasze gminne były połączone ze stuleciem. Nasze gminne były połączone ze stuleciem strażaków. Tak. 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 Ale to nasze gminne. Nasze, a powiatowe były oddzielne. To był rok później. Tak. To tyle chyba, prawda? Jakaś gwiazda przewidziana z tym roku? Słucham. Jakaś gwiazda przewidziana. Tak spadają. Jeszcze na razie nie ustawiamy. Rozmawialiśmy już wstępnie z panią. Z panią starostą. Panią starostą. I pan wójt był, ja byłem na skarbnik, żeśmy te takie ogólne przyjęli już założenia, ale jeśli chodzi o gwiazdę, to już będzie w gestii powiatu. Oni wybiorą gwiazdę i jej zapłacą. Na nasz inne koszty. My się obawiamy, czy pan. Damy radę. Dobrze, to kończymy ten punkt. Czekamy na te dożynki, prawda? Zapraszam i do pomocy zapraszam. Dobrze, to musimy przegłosować to właśnie przekazanie tych wniosków do wójta. Kto z państwa radnych jest za przekazaniem wniosków do wójta gminy Kurów? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że na 8 członków komisji, 8 było za przekazaniem wniosków do wójta gminy. Także one zostaną przekazane. Przechodzimy do punktu... biblioteka, tak, rzeczywiście, przepraszam. Jeszcze taka jedna moja uwaga, że tutaj to chyba jak już pan nagrywa, to kwestia nazwisk, to nie wiem, czy to do końca... Już pytałem o to też właśnie. Jeśli nazwiska biorą udział w procesie legislacyjnym, no to po prostu... Jest rola, bo to nie... Nie, to jest samo. Złamać to chyba trzeba przydane, bo to musi być, nie tylko imię i nazwisko. Ktoś, kto po prostu decyduje się na to, żeby współpracować z jednostką publiczną, po prostu musi się liczyć z tym, że jego nazwiska będą udostępniane publicznie, no. Kościół byli jedno, drugi. Ale najlepiej operować imionami. Bezpiecznie operować imionami. Jak się nie dawię, to wtedy nazwisko. Dobrze, to idziemy do biblioteki. Więc tak, na planowaną dotację 231 600, 3,5 tysiąca nie wykorzystaliśmy. Pozostało to w Urzędzie Gminy, czyli przychód dotacji podmiotowej dla biblioteki wyniósł 228 100.
plus dochody finansowe. I tutaj jest kwota odsetki bankowe 278,68. 4766 to jest dotacja Biblioteki Narodowej. To później koleżanka powie, na jakiej to zasadzie otrzymuje. I inne wpływy. Mieliśmy refundację z Urzędu Pracy 5885. To było dla pani na robotach interwencyjnych. Ona jest sprzątaczka. W tej chwili jest zatrudniona po tych robotach interwencyjnych na pół etatu, bo wcześniej koleżanka od nas chodziła. Nieodpłatnie chodziła po prostu w ramach pomocy. W tej chwili mamy od grudnia na pół etatu sprzątaczkę, bo do tej pory albo sami sprzątaliśmy, albo po prostu no, korzystaliśmy nieodpłatnie z pomocy GOP. Czyli łącznie przychody po tych zmianach wyniosły 239,030,39 groszy. Natomiast wydatki 239,274,26. Także prawie, że żeśmy się zamknęli. I na tą kwotę złożyły się wynagrodzenia 147,638. Właśnie tutaj też wynagrodzenie pani sprzątaczki, to były roboty interwencyjne, z tym, że Urząd Pracy nam, jak wydaliśmy na jej wynagrodzenie 20,137, Urząd Pracy nam zwrócił 5,885,71. Także 18 tysięcy poszło na nią. O składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy, to jest są stałe. Odpis funduszu 3800 socjalnego. Następnie zakup książek. Od organizatora, czyli od gminy, dostaliśmy 13 tysięcy na książki, plus te 4766 z Biblioteki Narodowej. Czyli łącznie mieliśmy na zakup księgozbioru 17,766. Następnie podróże służbowe 288, energia i gaz 13,794. Z tym, że tak, to jest ogrzewanie i energia całego budynku. A wiemy, że tam i orkiestra, i chór, i jeszcze jest salka parafialna. To jest wszystko koszty utrzymania całego budynku. Energia 4,318 i gaz 9,476,22. No to była bardzo duża oszczędność na gazie według tej planowanej. Materiały 8,336 i usługi 20,026. To teraz tak pokrótce, co się złożyło na te kwoty. Teraz może wytłumaczą tej dotacji narodowej. Z Biblioteki Narodowej. Co roku występujemy, bo jest taka możliwość wystąpienia do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie, to jest zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Jest to warunkowane ilością mieszkańców, ilością czytelników, zasobnością gminy, także na to składa się ileś tam punktów i oni automatycznie już przeliczają to i wyliczają, ile każda biblioteka dostanie pieniędzy. Co rok się ta kwota zmienia. W tamtym roku też mieliśmy ponad 4 tysiące. No był rok taki, że mieliśmy tylko 1000 zł, ale raczej zawsze dostajemy i te pieniądze są, no jest to znacząca kwota. To jest prawie jedna trzecia tego, co mamy od gminy, jeszcze dostajemy. Poza tym z takich może jeszcze ja tutaj powiem. No, biblioteka prenumeruje 14 tytułów dzienników i czasopism. Wydajemy na to około 2045 zł. Które są wypożyczane. Które są tak wypożyczane na do domu i również na miejscu. Znaczącą kwotą jest opłata usługa informatyczna. Co miesiąc płacimy 173 zł. Jest to opłacenie informatyka, który zajmuje się systemem informatycznym w ramach całego powiatu. Dlatego, że my, biblioteka nasza i wszystkie biblioteki gminne wchodzą w cały taki system bibliotek powiatu płaskiego. Mamy katalog wspólny, mamy wspólną stronę. I ten informatyk czuwa już nad tym, żeby to dobrze funkcjonowało, nasze te wszystkie urządzenia,
w razie zepsucia, jakiejś tam awarii przyjeżdża, naprawia. To jest kwota 173 zł miesięcznie. I poza tym, co raz w roku płacimy za utrzymanie łącza PROLIP, czyli tego naszego systemu bibliotecznego, gdzie zarządza tym taka firma z Katowic, raz w rok płacimy 2789 zł. Utrzymanie całego łącza. I to jest każda biblioteka, każda biblioteka składa się, bo łączna kwota jest około 20, ponad 20 tysięcy. Taki rachunek jest z tej firmy. Tak. I to biblioteka powiatowa dzieli na poszczególne biblioteki. I stąd wynika taka kwota. Jest to kwota łączna. Informatyka, tej całej usługi, utrzymania systemu, 4800 zł. No jest to znacząca kwota. Poza tym jeszcze z takich rozmowy telefoniczne, internet 1333 zł, podróże służbowe 288 zł, no energia i gaz już czy darmego rzędu 13794, przeglądy instalacji kominowej, alarmowej, monitoring, konserwacja sprzętu gaśniczego, jest to 3923 zł, abonament radiowy 7560, dlatego że no, mamy radio, które szkolenia 100 zł, znaczki pocztowe 137, jest to wysyłanie upomnień, to co możemy, wysyłamy albo mailowo, albo telefonicznie. Natomiast no, nie da się do wszystkich wysłać, także znaczki też są dosyć drogie, więc czasami trzeba wysłać korespondencyjnie, żeby zwrócili. No, usługi mikrobity 1287 zł. To jest na takiej samej zasadzie, jak i GO. No bo kartę tą serwisową co roku się płaci i to, bo tu są dwa programy i to, bo to jest no, oddzielna instytucja. Opłata za wodę, nieczystości, wywóz śmieci, prace porządkowe, ZUK, no przede wszystkim koszenie naokoło budynku, to jest 2176 zł. Program antywirusowy na razie płacimy tylko za dwa komputery, mimo że posiadamy sześć, bo jeszcze w tej chwili opłaca nam na pozostałe komputery, które otrzymaliśmy w ramach tego programu łączącego biblioteki publiczne. Przez 5 lat płaciła nam za wszystkie te usługi biblioteka powiatowa. Jeszcze w tej chwili załapaliśmy się ostatnią usługę 3 lata, także ten rok chyba będzie ostatnim, gdzie na te 4 komputery nie płacimy, tylko oni, a my takie dwa dodatkowe, któreśmy sami dokupili sobie. Na badania lekarskie dwóch pracowników były w ubiegłym roku, 225 zł. Opłata właśnie tego inspektora ochrony danych osobowych 2572 zł. Oszczędziliśmy troszkę na sporą sumę na opalaniu, na opale, na ogrzewaniu gazowym i z tej kwoty zakupiliśmy do punktu informacji turystycznej rolety. Było to jedyne pomieszczenie w budynku, które nie miało, no miało gołe szyby. Biblioteka ma rolety, na górze są w budynku, w salce parafialnej. Tutaj nie było, a jest potrzebne, bo to jest akurat ta strona, gdzie jest naświetlona i tak w zasadzie już od dawna myśleliśmy, tylko troszkę brakowało pieniędzy, ale z tych zaoszczędzonych pieniędzy kupiliśmy i to były 2650, to są 4 okna duże i szafę, dlatego że tam nie było żadnego, nie ma żadnego zamkniętego jakiegoś Oprócz biurek nie ma nic. Gabloty są. I są dlatego kupiliśmy szafę, która będzie zamykana i no, ona ma też pewne rzeczy do chowania i to jest 1200 zł. I to jest z tej właśnie oszczędności na gazie. Na gazie. Jeszcze oddaliśmy 3,5. Poza tym środki czystości BHP to jest utrzymanie całego budynku, łącznie z górą, dla orkiestry chóru 1282 zł. No tu szejtonery, no to jest dosyć i materiały biurowe. No 3137 zł. Są szczególnie drogie są, mamy taką dużą, dobrą drukarkę. W jednym roku chcieliśmy kupić zamienniki. No i okazało się, że w ciągu miesiąca zaczęło nam wszystko się psuć. Pan Kołodyński przyjechał, wyjął to i powiedział, no jakoś tak
powiedział, że to sprzeda gdzieś tam po cenie jakiejś innej. Natomiast my musieliśmy wrócić do oryginału. A to jest ponad 2000, bo to jest trzy kolory i czarny. No ale to raz na rok. No raz na rok wymieniamy, tak. No i poza tym ubezpieczenie budynku 659,36. To jest ubezpieczenie całego budynku. I to jest już wszystkie koszty. A mali niszczarka tam. 490 zł. Tak, musieliśmy zakupić niszczarkę, dlatego że no, my dokumenty praktycznie ani przy pierwszej wizycie pytała, gdzie my, co my robimy z tymi dokumentami. No ja brałam do pieca. No bo tak się przeważnie, no nie niszczy się, no piec. No nie może być tak, że no trzeba było zapuścić szarkę. I już poza tym jest to, co przeczytałam i jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo. Ktoś jakieś pytania? Nie ma. Proszę. Może ja bym chciał zapytać, bo to też trzeba jakby zacząć od siebie. Bardzo dawno nie byłem na bibliotece. No, to co? Nie chcę odbijać. Może oficjalnie zapytajmy, kto kiedy był. No właśnie. Księgozbiór, no. A nie, jest. Właśnie. A ta Magda, ale zraz. Ale pan Janusz. Księgozbiór co roku jest uzupełniany, nowości są kupowane, a... Znaczy, nie, bo taka moja właśnie jakaś taka refleksja, bo ja rozumiem, że w ogóle może się mylę, ale jakby funkcjonowanie biblioteki jest obligatoryjne w gminie, powinna być w każdej gminie jedna główna biblioteka. Tak, nie musi mieć filii, ale tak, musi być podstawowa. No, dopóki się przepisy nie zmienią, biblioteka, nazwijmy to, musi funkcjonować, to złe słowo musi, powinna funkcjonować i dobrze by było, żeby funkcjonowała. Ale tak jak pani obserwacje, czy co można by było, no bo ta forma takiego czytania w oparciu o takie wypożyczane książki, nie wiem czy ona jakoś jest, nie obniża się, tak bym powiedział, czy ilość jakichś czytelników wypożyczanych. Znaczy, ja bym pan tak. Na rok 2018 mieliśmy 920 czytelników, stale czytających. Mm-hmm. Jest to na pewno mniej niż w poprzednim roku, zmniejszyła się troszkę ta liczba, chociaż to jest różnie. W jednym podskakuje, było 1050, potem było 980, teraz 920. Co zauważamy? Nie czytają dzieci. Dzieci nie czytają absolutnie. Natomiast co rok robimy taką podział na wiekowy i strukturalny, więc dorośli praktycznie nie zmieniają się. Natomiast dzieci przestają czytać. Wśród dzieci nie ma przywiązania tej rzeczy materialnej do tego papieru. Dzieci, i to zanika po prostu. Nawet dzieci jak przychodzą po lektury. Więc pierwsze pytanie jest, czy jest lektura z opracowaniem. Jeśli nie ma lektury z opracowaniem, dziękuję, taki nie chcę. Po prostu przeczyta w internecie dziecko nie chce. Ja nie wiem, czy ale to jest dlatego może. Nie wiem, czy to kłopoty z czytaniem wynikają. Nauczyciele robią sprawdziany z tego, z naszych obserwacji widzimy, gdzie trzeba albo do domu trzeba zaznaczyć jakiś fragment, że opis osoby. W tych całych zapracowaniach wszędzie jest napisane, na której stronie to masz. I dzieci po prostu idą na łatwiznę. I dzieci czytają nawet, te, które czytają, to też chcą zapracowanie, bo już mają ułatwione zadanie. Nie wiem, zaczęliśmy kupować książki, audiobooki, zaczęliśmy od lektur. Nie sprawdziło się. Nie sprawdziło się, leżą w ubiegłym roku, nie były nawet raz przeczytane. Mamy Potop, mamy Quo Vadis, mamy Lalkę, mamy Wesele, ale jakieś zainteresowanie nie było. Gdybyśmy, nie wiem, już tak myśleliśmy, może jakieś inne książki, ale jeśli nikt się do tego nie dopytuje, a mówię, no zaczęliśmy po prostu, czy chcieliśmy sprawdzić, czy będzie zainteresowany.
jakoś nie chwyciło to. Chociaż tu trzeba o lekcjach bibliotecznych powiedz, że to znaczy, zachęca dzieci, pokazuje tak, się tę bibliotekę, co się robi. Co roku, raz w roku robimy taką w porozumieniu z przedszkolem, bo chcieliśmy, żeby już od przedszkola jakoś tak zainteresować dzieci, raz w roku robimy lekcję biblioteczną dla całego przedszkola. To jest 200 osób, to jest 9 oddziałów, 9 grup, więc 5 razy są spotkania, bo to jest po dwie grupy robimy, bo niemożliwością jest, żeby zrobić na codziennie jedną grupę. I przychodzą panie z przedszkola i rzucają temat, że na przykład chcą w tym roku taki i taki temat. I my już przygotowujemy dla wszystkich dzieci, z tym, że z różnym stopniem trudności, bo wiadomo, trzylatek, a sześciolatek jest to różnica. I to jest rok w rok, odbywa się to w maju. I w tym roku też już mamy lekcje, już temat poznajemy. Poznajemy państwa świata. Także w ubiegłym roku mieliśmy Polskę, regiony Polski, w tym roku mamy świat. No i jest to, mówię, 200 dzieci przychodzi na 5 spotkań. Polecamy dzieciom książki, są później takie zajęcia, gdzie pokazujemy książki z tym tematem związane. Poza tym nauczycielki też przychodzą z dziećmi, wypożyczają książki. I to niektóre panie miesiąc, miesiąc po prostu. Ale dzieci, no różnie, przychodzą, niektóre trafiają razem z rodzicami, niektóre w ogóle chciałyby, ale mówią, że mama nie chce. Także to też dużo zależy od rodzica. A czy w takich niedużych bibliotekach jak nasze, czy są w ogóle jakieś takie, nie wiem, programy, takie jakieś inicjatywy, nazwijmy, takie ogólne, nazwijmy gdzieś wychodzące wręcz gdzieś z Ministerstwa Kultury, czy o jakichś właśnie takich podpowiedziach, czy akcjach społecznych, jakichś takich akcjach, które ewentualnie mogłyby, no też użyję takiego słowa, jakiegoś rozbudzić takie... Było na przykład, dużo jest takich propozycji programów z wykorzystaniem komputerów. No właśnie. Z tym, że u nas są tylko 4 komputery, więc na przykład był w ubiegłym roku program Księgowość w internecie. Ale to było, przynajmniej trzeba było mieć 10 komputerów. Przy 4 komputerach to jest, po prostu ten program byłby tak rozwleczony w czasie i trzeba by po prostu nawet tych instruktorów, no, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, no, w jakiś sposób przenocować. Po prostu nie mamy takiej możliwości. To jest za mało, mamy za mało tej przestrzeni. Końskowoli mają na przykład 10 komputerów i oni robili takie coś. Przy 10 osobach, 2 osoby przy komputerze, 20 osób u nas po prostu nie wchodzi. Nie ma pomieszczeń, nie ma komputerów. No jest za ciasno. Nawet gdyby chcieć komputery, to nie ma gdzie przy tym. No jeszcze dodam, że Co miesiąc jest klub książki, który zaprasza, są ogłoszenia i zaprasza miłośników książki na to taki klub dyskusyjny. No, Magda między innymi jest osobą, która bierze udział. No jest, nie ma, jest około 6 osób, przychodzi miesiąc zainteresowanych. No ale jest i pani Skarbowa, która przyjeżdża, jest i uczennica liceum, także kto zainteresowany, to przychodzi, no jest wybierana jakaś pozycja, czy dwie, czy jakiś autor i działa prężnie, miesiąc w miesiąc ma spotkania. Spotkania przy kawie. Tak, spotkania przy kawie. Także zapraszamy, jeśli ktoś jest chętny dyskutować o książce. Ale musi przeczytać daną książkę. Ale może przyjść ze swoimi pomysłami. Chyba, że ze swoimi, no żeby miał o czym dyskutować. Także Jasiu, możesz dołączyć, bo same kobiety. Tak, same kobiety są. No. A książki z opracowaniem są także łatwiej. Jasiu, także trochę inicjatywy. Nie, na swoich książek mówię.
Nie, bo taka, tak, mnie się nasuwa taka jakby myśl, że no niestety wszystka realność wskazuje, że jest jakaś taka bardzo, bardzo, no nazwijmy nawet nisza osób, które właśnie interesują się książkami, siedzą, jest to jakąś ich pasją. Też wydaje mi się, że to są osoby takie nietuzinkowe i też nawet wydaje mi się, że nawet w formie, nawet myślę, że czasami jest, ale z ramienia gminy jakieś właśnie takie coś w rodzaju czy konkursu, czy no jakiegoś nagrody takiej w formie gdzieś zamieszczenia, nawet gdzieś w aktualnościach gminy, że właśnie to jest jakby naj, no nazwijmy osoba najwięcej czytająca, prawda, jakieś właśnie nawet próby jakiegoś takiego rozpopularyzowania tej osoby, bo to na pewno są osoby bardzo wartościowe, które no, mają tą pasję, no my każdy pewnie tak jak tu podawane szkiety, że... Pan poddał pomysł, żeby w następnym o nas napisać o drugiej książki. No właśnie, o drugiej książki, no o nawet bardziej próbować. Forma takiego wywiadu z tą osobą właśnie, no taką aktywną, nazwijmy to czytelniczą, gdzie no zawsze każdy ktoś, no teraz to trzeba by było wszystko rzucać na strony internetowe, jakieś jeszcze z jakimiś zachętami, żeby to, ale no, no tak, ja tak, tak nazwijmy, smutna takie mi się wydaje, bo ja osobiście nie wierzę, patrząc na to, co się dzieje we współczesnym naszym otoczeniu, właśnie na to właśnie młode pokolenie, to odnoszę wrażenie, że musi właśnie, dlatego się pytałem o tą górę, o to ministerstwo, no muszą być jakieś takie przekierowywania właśnie tych form takiego propagowania. Może my jesteśmy przyzwyczajeni, biblioteka, no to coś, co się bierze, książkę, a to po prostu bardziej w jakieś właśnie takie jakieś centrum spotkania, no na pewno, gdyby ktoś wyszedł z taką inicjatywą, że chce cokolwiek dotyczące jakby związanego z jakimś słowem, nazwijmy to, pisanym, przekazywanym, na pewno Państwo też byście nad tym jakby mogli pomóc. W każdej chwili jesteśmy otwarci, także jeśli ktoś by miał jakieś propozycje, to przyjmujemy. Tu trudno coś komentować, no te wydatki są takie wręcz co do 10 zł rozliczone. Musi się zgadzać. Tak, musi się zgadzać, prawda? Także tu nie ma. Ja ze swojej strony no, nie mam jakichś uwag, czy natomiast no to mi bardziej w tych wnioskach do gminy, że bardzo to tak jak pani mówiła, że gdzieś właśnie. No to w wnioskach przekażę właśnie zorganizowanie jakiejś nagrody dla czytelników, które będą propagować to czytelnictwo. Tak. Takie nagrody nazwijmy nie jakieś tam za 30 zł. Zachęcić. Czyli co, to będzie jedyny wniosek, tak? To już to nie będziemy chyba tematu dłużej przeciągać. Tutaj, bo można, bo pani powiedziała o tych zwiększaniu ilości komputerów, to też jest. No bo tak, z jednej strony, tak jak pani powiedziała. Miejsca nie ma, właśnie o to chodzi, bo to. Nawet jak wykupić, to nie ma gdzie. Utrzymanie, tak. Każdy swoje nie ma kasy. No poza tym kontynuacjami, w każdym domu. Są program, nawet w szkole przecież jest ten program, co miał startować. Coś tam rozwijający. Urządzenia tego typu, które w ogóle mają cały komputery, także. Wspierający rozwój. Tutaj ten pomysł też nie wejdzie. Chociaż ja powiem, że
zawsze, czy w wakacje, czy w ferie, mamy ogłoszenie, mamy 4 komputery dla dzieci i są zajęte prawie cały czas. Korzystają. Przychodzą dzieci, które mówią, a to siostra korzysta, więc on nie może, a to mama nie daje. Także na to, my na tą godzinę pozwalamy, bo mamy też w regulaminie, że jeśli przychodzi dziecko, jeśli nie ma nikogo, no może korzystać dłuższy czas, natomiast jeśli czeka następna osoba, to po godzinie musi zwolnić. Dziękujemy bardzo. Dobrze, to kończymy chyba GOG, kończymy bibliotekę i przechodzimy do punktu 4, tak? Tak, wydatki, wykonanie budżetu OPS w Kurowie. Proszę. Jeden z obecnych razem już wysłuchał, ale wysłucha jeszcze raz. Postaram się może nie wyłamiać tak szczegółowo, a później jeszcze może jakieś pytania. Dziękujemy bardzo. Wykonanie budżetu w roku 2018 ukształtowało się na poziomie 9 milionów. To było 9 782 705 złotych i 38 groszy. Jest to bardzo wysoki budżet, właściwie do tej pory przez te wszystkie lata, odkąd działa pomoc społeczna, najwyższy. Na tę kwotę składają się zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne są to zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy. Natomiast zadania zlecone z administracji rządowej finansowane są ze środków z budżetu państwa. Przejdę do zadań zleconych. Tutaj dużą pulę tych środków przeznaczamy na wypłatę świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne są to zasiłki rodzinne z dodatkami, na przykład dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu dojazdu do szkoły, samotnego wychowywania dziecka. W świadczenia rodzinne wchodzą świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia związane ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, czy to dzieckiem, czy osobą dorosłą. Świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenia te przysługują, jeżeli oczywiście spełnia się kryterium dochodowe. Tak, na świadczenia rodzinne wydaliśmy 3 186 276 zł, także spora to jest kwota. Tutaj wypłacamy również z tych środków świadczenie z funduszu alimentacyjnego, czyli to świadczenie wypłacane w przypadku niemożliwości wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych alimentu. To świadczenie z funduszu było wypłacone w kwocie 235 540 zł. Na pozostałą kwotę składają się zasiłki rodzinne, dodatki, tak jak wspomniałam, jednorazowa zapomoga oraz składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ za osoby, które pobierają u nas świadczenia opiekuńcze w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą dorosłą, mają opłacone u nas składki społeczne, czyli te liczące się później do emerytury. Kolejną dużą pulą pochodzącą ze świadczeń zleconych jest wypłata świadczenia wychowawczego, czyli tak zwane 500+. Tutaj wypłaciliśmy 5 097 181 zł, z czego na same świadczenia 5 018 269 zł 62 grosze. Natomiast pozostała ta suma, czyli 1,5% od dotacji, jest przeznaczona na koszty obsługi. Jest to 1,5%, ponieważ tak jest zapisane w ustawie. I tutaj wypłacamy wynagrodzenie pracowników wykonujących te zadania, wynagrodzenie dodatkowe roczne, czyli 13, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy. Ja tutaj mam dwa egzemplarze, może Państwo chcieli przejrzeć sprawozdania. Bo tu jest. Składka na fundusz pracy, wynagrodzenie umowy zlecenia, tutaj to jest suma przede wszystkim płacona informatykowi, który prowadzi naszą obsługę.
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za pobór gazu i energii, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wypłata delegacji służbowych, ubezpieczenia, PZU, mamy tutaj budynku imienia. Kolejnym zadaniem zleconym, które realizujemy, jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które opłacamy za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, czyli osoby, które nie mogą podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, mają u nas świadczenia wypłacane z tytułu opieki nad taką osobą i są również objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Wtedy, kiedy nie ma możliwości, by ubezpieczyli się z jakiegoś innego tytułu, na przykład nie mają gospodarstwa rolnego czy jakiegoś członka rodziny, przy której mogło się ubezpieczyć. Wypłacamy dodatki energetyczne. Są to dodatki w niewielkiej kwocie, tak mniej więcej kształtujące się na poziomie 15 zł do 19 zł. Jest to dodatek, który jest obligatoryjnie przyznawany w momencie, kiedy przyznajemy dodatek mieszkaniowy, natomiast dodatek mieszkaniowy finansowany jest ze środków własnych. Jest to nieduża kwota, ale podlega tak samo zawsze rozliczeniom i później sprawozdawczości jak wszystkie inne świadczenia, bo to jest zupełnie odrębny paragraf. Otrzymujemy jeszcze z dotacji na zadania zlecone 230 zł otrzymaliśmy na działania związane z wydawaniem karty dużej rodziny, wykonaliśmy 171 złotych. Karty dużej rodziny w 2018 wydaliśmy 68 na 14 wniosków i to było 12 wniosków nowych złożonych przez całkowicie nowe rodziny, natomiast dwie rodziny już po prostu powiększył im się skład rodziny i wnioskowały jeszcze dodatkowe karty. W 2018 roku weszło rozporządzenie o świadczeniu Dobry Start, czyli takie świadczenie wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. To świadczenie takie przysługuje do 20 roku życia pod warunkiem nauki w szkole. Wykonanie wyniosło 282 110 zł. I tutaj oczywiście też były koszty. Od każdego świadczenia, jednego świadczenia 10 zł było przeznaczone na koszty obsługi. I tutaj obligatoryjne był też zapis, że 80% z tego 10 zł musi iść na wynagrodzenia, także tutaj z tego było też dla pracowników, dla księgowej i dla pracownika merytorycznego wypłacone wynagrodzenie. Zadania zlecone już omówiłam i teraz zadania własne, czyli to są te zadania, które są realizowane z naszych środków pochodzących z budżetu gminy lub z dotacji celowej, którą na ten cel otrzymujemy z budżetu państwa. Czyli zadania. Pierwszy punkt, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W strukturach ośrodka pomocy społecznej działa powołany przez wójta interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działa on w strukturach ośrodka. W skład tego zespołu wchodzą pracownicy socjalni, chodzi przedstawiciel ośrodka zdrowia, przedstawiciel szkoły, czyli pedagog, policja, kurator i z Klementowic jeszcze wchodzi też pani pedagog. Także polega to na tym, że jest powołana grupa robocza i w ramach tej grupy roboczej się pracuje z osobą zagrożoną doznawaniem przemocy lub z osobą, która jest podejrzewana o stosowanie przemocy. Tutaj środków jest nie za wiele, to jest 1155 zł. Jako że te zadania się wykonuje w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez te wszystkie osoby, tutaj nie ma wypłaconego wynagrodzenia. Głównie te środki są przeznaczone na zakup materiału wyposażenia i szkolenia. Takie szkolenie organizuje się przeważnie jedno takie w roku, większe dla tych osób z zespołu. Kolejny paragraf, czyli wspieranie rodzin. Od 2015 roku zatrudniamy asystenta rodziny. Wtedy weszły w życie przepisy o konieczności zatrudnienia takiego asystenta na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny jest osobą, która odwiedza rodziny w domach i prowadzi z nimi pracę, natomiast nie jest to tożsame z prowadzeniem pracy socjalnej. Asystent rodziny przede wszystkim jest w rodzinie dużo częściej, bo tyle co pracownik może raz na miesiąc, raz na miesiąc nawet nie, bo nie ma na to czasu, rzadziej. Tak asystent rodziny pojawia się w rodzinie częściej niż jeden raz w tygodniu.
To jest bardzo duże wsparcie dla tych rodzin. Asystent jest przyznawany wówczas, kiedy my widzimy, czy na przykład dostajemy zawiadomienie z sądu o konieczności przyznania, gdy widzimy, że rodzina ma problemy w sprawowaniu prawidłowych funkcji opiekuńczowych, chowawczych, wtedy wprowadzamy asystenta rodziny i tak pracujemy, tak układamy plan pracy z rodziną, aby te aby pewne rzeczy po prostu poprawić. Rodziny są zadowolone, widać wymierne efekty pracy asystenta, także jak najbardziej to jest wskazane. Ponadto na ten cel jest program asystent rodziny ministerialny. Otrzymujemy dotacje, ponieważ występujemy co roku o dotacje. Około 9 tysięcy dostajemy tak rokrocznie pieniędzy z budżetu państwa. Także to jest dla nas duży zastrzyk pieniędzy. Asystent rodziny, się tak zaznaczy, jest na razie na pół etatu zatrudniony. Pani Agata. Tak. Też są właśnie z tych pieniędzy płacone wynagrodzenie dla asystenta, dodatkowe wynagrodzenie składki, zakupy materiałów, badania okresowe, szkolenia pracownika, wypłata delegacji służbowych. Tutaj mała kwota 264 tysiące, natomiast muszę powiedzieć, że mieliśmy bardzo taki fajny program z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Bardzo dużo szkoleń było, na które jeździmy. Właściwie to są szkolenia zupełnie darmowe, więc jedynym kosztem, jaki się ponosi, to jest koszt delegacji służbowych. To są świetne szkolenia prowadzone przez naprawdę wykwalifikowanych fachowców, także z takich szkoleń dotyczących różnych aspektów pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego pracownicy moi korzystali, także ten rok był bardzo dobry, jeżeli chodzi o te szkolenia. One są jeszcze w tym roku, jeszcze są, ale już nie w takim, na pewno będzie w wielkim zakresie, jak to było w 2018. Kolejny paragraf, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, bezskuteczność egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Te środki, które tutaj gmina nam przyznaje, są to środki, które pochodzą z tego, co wyegzekwowane zostanie od dłużników alimentacyjnych, czyli te świadczenia, które wypłacamy jako świadczenia z funduszu alimentacyjnego, później oczywiście musimy żądać zwrotu. Egzekucję prowadzi komornik, no bo wiadomo, że my jako środek pomocy społecznej nie możemy, natomiast my też prowadzimy pewne działania wobec dłużników alimentacyjnych, takie, jakie nakłada na nas ustawa. Czyli wzywamy na wywiad, przeprowadzamy wywiad, rozeznajemy się w sytuacji, tam powiadamiamy komornika, jakie są te nasze ustalenia. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększenie odzyskiwania tych środków, także wydaje mi się, że 70 tysięcy było odzyskane, nie mam tego tutaj napisane. Gmina mi przekazała część tej kwoty na nasze środki, 21 600 mi przekazała i z tego również finansujemy głównie wynagrodzenie pracownika, składki, zakup materiałów i szkolenia. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasady powinny być finansowane właśnie ze środków zleconych, czyli z tych procentowych, ze świadczeń rodzinnych 3% kosztów 3% z dotacji, ze świadczenia wychowawczego 500 plus 1,5%. Natomiast tych pieniędzy z reguły nie wystarcza na wynagrodzenia i trzeba po prostu dokładać jeszcze z własnych. Także to, ten zastrzyk tutaj pieniędzy dla nas jest bardzo ważny, że dostajemy część właśnie tych wyegzekwowanych. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone to jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, czyli chodzi tutaj o składki za osoby pobierające zasiłek stały. Zasiłek stały, czyli takie świadczenie, które wypłacamy, to już jest świadczenie z pomocy społecznej, czyli z ustawy o pomocy społecznej, ono wynika. Jest to świadczenie dla osób, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, albo nie wypracowały sobie odpowiedniej liczby lat pracy i a nabyły wiek emerytalny, po prostu nie mają wtedy emerytury, tylko pobierają u nas zasiłek stały. I za te osoby płacimy składki za ubezpieczenia zdrowotne. Teraz przejdę już do takiej typowo finansowej pomocy naszej. Zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe, plan na zadania własne. Tutaj składa się na to zasiłek okresowy i zasiłek celowy. Zasiłki okresowe przyznawane są na pewien okres. Znaczy to jest oczywiście kwota, jaką przyznajemy, wynika z zapisów ustawowych i od tego, jaki jest dochód danej osoby bądź rodziny. Natomiast to, na jaki okres jest przyznawane, to świadczenie już wynika z uznania pracownika socjalnego i kierownika. To już w zależności od sytuacji indywidualnie się to już rozpatruje. Takie zasiłki okresowe są przyznawane w szczególności z powodu bezrobocia,
długotrwałej choroby, niepełnosprawności bądź z innych powodów. Zwykle mieliśmy tych zasiłków okresowych dużo więcej. Pamiętam, że jednego roku mieliśmy 155 tysięcy, teraz proszę zero zobaczyć. 46 tysięcy 849,78, także tutaj jest spadek, który obserwujemy, jeżeli chodzi o wszystkie świadczenia z pomocy społecznej. Jest duży spadek, ponieważ od momentu, kiedy zaczęła funkcjonować ustawa o świadczeniach wychowawczych 500+, rodziny z dziećmi po prostu przestały składać u nas wnioski o pomoc, bo no te pieniądze jednak miały z innego źródła. Teraz tę pomoc finansową kierujemy przeważnie do takich osób starszych, samotnych czy niepełnosprawnych. No wiadomo, że też czy jakieś zdarzenia losowe też się tutaj pojawią, to też właśnie z tych pieniędzy wypłacamy. Zdecydowanie obserwujemy spadek pomocy przyznawanej ze względu na bezrobocie. Coraz więcej osób jest korzystających z powodu niepełnosprawności. Dużo też, w ogóle zmienia się też profil działania nasz, dlatego że więcej jest osób starszych i zamiast tej pomocy finansowej, typowo na zasiłki, my te środki przeznaczamy na opłacanie opiekunek, które chodzą do pań, tam, do naszych klientów, tak. Czyli opiekunki. W zeszłym roku mieliśmy 20 osób pod opieką, było zatrudnionych 11 opiekunek. Przepraszam. Te środki, znaczy wynagrodzenia opiekunek są finansowane ze środków własnych, natomiast w zeszłym roku w czerwcu pojawił się program Opieka 75+, była możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa, też trzeba było złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, my taki wniosek złożyliśmy, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4000 zł, niedużo. Ale były też takie spore obwarowania wtedy, że to mogła być tylko osoba samotna, tylko nowa osoba, która do nas dojdzie. Natomiast my już mieliśmy jakby tę stałą liczbę opiekunek i doszła do nas. No, nie przewidywaliśmy, że dojdzie aż tyle, także nie mogliśmy dużo więcej tych środków uzyskać. Natomiast teraz się o tyle fajnie zmieniło w tym programie na ten rok, bo też wystąpiliśmy, że również możemy objąć w ramach tego programu pomocą osoby pozostające w rodzinach, także nie tylko te samotne. To bardzo dobrze, bo też akurat wczoraj wynikła taka sytuacja, że będziemy mieć nową, kolejną osobę na usługach opiekuńczych, także tutaj myślę, że całkiem dobrze się układa ta nasza jakby opieka nad tymi osobami starszymi. Wiadomo, że jest o tyle kłopot, że osoba skórowa nie będzie mogła pojechać na przykład na Klemendowice czy gdzieś na jakieś tam poboczne wsie, prawda? Bo te osoby często nasze opiekuńki nie są mobilne, nie mają takiej możliwości. Więc zatrudniamy, dlatego jest tak dużo tych opiekunek, bo to są panie powiedzmy jakby z takiego bliższego sąsiedztwa. No to się sprawdza jak najbardziej. Trochę tych umów zlecenia mamy, bo to na zlecenie jedną panią mamy zatrudnioną na umowę o pracę. To jest właśnie pani, która już z samochodem taka bardziej mobilna jest, ona też jest. A właśnie, bo musiała być osoba zatrudniona na umowę o pracę, żeby z tego programu skorzystać. To też się zmieniło w tym momencie, już nie musi być osoba na umowę o pracę, może być na umowę cywilnoprawną. A tutaj przeskoczyłam z zasiłków okresowych do usług opiekuńczych. Dobrze, to jeszcze zasiłki celowe. 43 tysiące wydaliśmy, 43 265 zł 39 groszy. To jest też duży spadek przyznawanej pomocy w tej formie. Przed wejściem w życie 500+ było około 80 tysięcy rocznie mniej więcej, tak oscylowało wokół tej kwoty. Natomiast teraz jak widać o połowę mniej zasiłków celowych wypłacamy niż kiedyś. 73 rodzinom wypłaciliśmy w 2018 roku i to są zasiłki celowe. Czyli jak sama nazwa wskazuje na konkretny cel, osoba pisząc podanie określa, że na zakup opału na przykład, dofinansowanie kosztów zakupu leków, leczenia czy bieżących opłat, przedstawia nam rachunki konkretne, nieopłacone rachunki, czy na przykład jakieś zestawienie z apteki, ile te leki będą kosztowały i my przyznajemy taką kwotę. Tutaj już nie ma wyliczenia takiego z ustawy wynikającego, tylko po prostu uznaniowo się przyznaje taką pomoc. Opłacaliśmy ze środków pochodzących z budżetu gminy dom pomocy społecznej dla 4 osób w kwocie 123 502 zł 4 grosze. Jest to bardzo duża kwota i ona rzeczywiście mocno obciąża nasz budżet. Jeszcze 2 lata temu, czy nawet jeszcze w 2017 bodajże, była to kwota w wysokości 60 tysięcy złotych, także tutaj wzrost wystąpił. No niestety taka jest konieczność. Mamy dużo starszych osób samotnych na terenie naszej gminy, które
No niestety podupadają na zdrowiu i często jest taka sytuacja, że no nie ma wyjścia, taką osobę trzeba skierować do domu pomocy społecznej. Natomiast też o ile się uda, to zawsze staramy się szukać placówek finansowanych z NFZ-u także, bo domy pomocy społecznej są finansowane przez gminę, natomiast zakłady opiekuńczo-lecznicze to już tam 70% zaświadczenia idzie, my już w ogóle wtedy nie płacimy, także jeżeli jest taka możliwość, to wiadomo, że szukamy takiego ośrodka, gdzie NFZ będzie tam finansował resztę, bo bardzo, bardzo nas obciąża tą pomoc społeczną. 123 tysiące to jest więcej niż ta pomoc finansowa, którą przyznajemy tym osobom. Przyznajemy też dodatki mieszkaniowe dla dwóch rodzin, tego dodatki w wysokości 4195,19 zł, 19 groszy, zasiłki stałe, 221 347,94 grosze. Takie zasiłki wypłacaliśmy w 2018 roku dla 40 osób, które były niezdolne do pracy, czyli miały znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo nie wypracowały sobie odpowiednio lat pracy, a już osiągnęły ten wiek emerytalny. I właśnie za te osoby też opłacamy składki zdrowotne. Ze środków pochodzących z budżetu gminy opłacamy realizację zadań związanych z utrzymaniem ośrodka, płace pracowników, zakup materiału, wyposażenia, szkolenia, badania okresowe, naprawy, konserwacje urządzeń. Także tutaj to wszystko, ja nie mam tak rozpisane szczegółowo, jak to tutaj biblioteka miała, ja mam tego bardzo dużo. Musiało być bardzo szczegółowe. Nie wiem, czy sobie Państwo tutaj życzą takie bardzo szczegółowe. Ja nie mam przygotowanych takich, aż tak to się tutaj nie rozdrobniałam. Tym bardziej, że u nas przykładowo, na przykład powiem taki, podam przykład. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej. Część płacimy z pieniędzy własnych, część płacimy ze zadań zleconych za 500, część z asystenta, część powiedzmy z tego, z świadczeń rodzinnych, prawda? Bo tam na każdej, z każdej tej puli jest jakaś przewidziana inna kwota procentowa. Także tutaj ciężko też wykazać, co było zapłacone z czego po prostu. Na jakim paragrafie mamy pieniądze, z tego płacimy. Oczywiście w granicach rozsądku, żeby nie było, że zabraknie na, nie wiem, na przykład na wynagrodzenie, czy na jakieś inne wymagalne, czy na składki na ubezpieczenie społeczne. Także tutaj w ten sposób staramy się zmieścić w tym budżecie, natomiast tam gdzie w jakimś paragrafie pozostaje, tam się po prostu dane rzeczy księguje. Wiadomo, że wynagrodzenia, no to raczej się staramy z tych konkretnych paragrafów, mówię, że chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie brakuje na zadaniach zleconych, brakuje nam na wynagrodzenia i są dokładane z własnych. No, po prostu nie mielibyśmy czym zapłacić temu pracownikowi jednemu. Tutaj są właśnie też w tym paragrafie umowy zlecenia i umowa o dzieło, czyli umowy zlecenia dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze, umowa o dzieło dla informatyka, który się zajmuje tutaj obsługą naszą informatyczną. Część dotacji otrzymujemy z budżetu państwa, to jest właśnie na zadania własne, czyli 128 596 zł to było dofinansowane z budżetu państwa, pozostała kwota 482 317 2 grosze z własnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze opłacamy tutaj, to są usługi, które wykonywane są przez Lublin, natomiast my jesteśmy obciążani nimi jako gmina właściwego zamieszkania tej osoby, tylko on tam przybywa po prostu na jakieś tam. My jesteśmy obciążeni tą refundacją. Że tutaj duża kwota, 20 tysięcy to też bardzo nas obciąża. Pozostała działalność, czyli dożywianie, wykonane w kwocie 59 668 zł. Ono jest finansowane w 40% z budżetu gminy, natomiast pozostałe 60% dodaje nam Lublin, czyli budżet państwa. Co roku występujemy z wnioskiem o przyznanie nam tej dotacji. To te kwoty wypłacamy przede wszystkim na opłacenie posiłków dzieciom w szkołach i przedszkolach. Także finansujemy z tego zasiłki celowe na zakup żywności. To już normalnie na zasadach pomocy społecznej, z tym, że tutaj kryterium dochodowe uchwały zostało podniesione do 150%. Ta uchwała była podejmowana w 2014 roku. I ona obowiązywała na tamte lata, natomiast teraz Państwo kojarzą, pewnie była podejmowana nowa uchwała na następne lata. Ona już, ta uchwała się pojawiła w Dzienniku Urzędowym, także już też mamy aktualną uchwałę na ten rok i na następne lata. No i właściwie tyle. No, nie będę tutaj zagłębiać się może w kwoty. Jakby Państwo mają pytania, to proszę bardzo. A, jeszcze. Tak, jeszcze chciałam powiedzieć o tych dodatkowych.
naszych zadaniach, które wykonujemy, no, na przykład pozyskiwanie żywności z banku żywności. To jest w ramach programu Pomoc Żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących. Co roku jest kolejny podprogram, czyli ostatnio był podprogram 2017, teraz się zaczął we wrześniu 2018 i ciągniemy go. W zeszłym roku 2018 z tej pomocy korzystało 512 osób, to jest bardzo dużo i w ogóle cały czas jest duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o wydawanie tej żywności. Tego jest bardzo dużo. Przez okres od lipca 2017 i do czerwca 2018 wydaliśmy prawie 28 ton żywności. Są to ogromne tiry, po prostu przyjeżdżają te palety, jest ich ogrom. Panowie z ZUK-u nam pomagają rozładowywać. Później wiadomo, że przy wydawaniu żywności biorą udział moi pracownicy, którzy bardzo ciężko przy tym pracują, bo to jednak to nie jest lekka sprawa dźwigać te powiedzmy całe zgrzewki, bo to jest przyznawane rodzinom, załóżmy, nie wiem, 20 mlek jednorazowo, czy tam jeszcze dodatkowo jakieś tam różne puszki. Tak, asortyment był bardzo fajny i bardzo ciekawy i on naprawdę, wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebna pomoc i bardzo dobrze, że możemy z tej formy pomocy korzystać, bo jednak mieszkańcy korzystają, składają te wnioski. Czasem się zdarzy ktoś niezadowolony, ale to proszę wierzyć, jeżeli się wydaje 28 ton, to naprawdę nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego dopilnować. Ktoś tam przychodzi, że mu dżem nie smakuje, albo coś innego, albo że dostał słoik za mało. Także naprawdę, jak się wydaje tego dżemu, powiedzmy, 3 palety, jak ktoś przychodzi, że dostał słoik za mało, no to też no trudno jest, po prostu trudno, praca z ludźmi naprawdę nie należy, praca z ludźmi nie należy do najłatwiejszych. Jest to praca ciekawa i naprawdę daje wielką satysfakcję, ale do najłatwiejszych naprawdę nie należy. Także tej żywności w 2018 28 ton, teraz nowy podprogram, znowu wydajemy, już wydaliśmy 9 ton, to było 1 lutego. W 2018 roku też korzystaliśmy z takiej formy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, gdzie można było otrzymać nieodpłatnie jabłka bądź warzywa. Kiedyś mieliśmy marchew, w 2018 roku mieliśmy jabłka. Wydaliśmy 27 ton jabłek, także to też dużo. Też nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak podjeżdżały te samochody z tymi jabłkami. Także tak. Słucham? Takie kolejki były, zanim się zaczęło to pierwsze. Tak. Wcześniej jeszcze była marchew, no też tam bardzo było duże zainteresowanie. Słucham? Ja wystąpiłam z wnioskiem, złożyłam ten wniosek, dostałam decyzję, że jestem tam wpisana w ten rejestr tych osób, które są chętne do odbierania, natomiast no nie mamy na razie. Dzwoniliśmy do tego naszego pana dostawcy, co nam zawsze tak dostarcza to jabłka, on powiedział, że na razie nie. Nie wiem, na czym to polega. Nie ma nadwyżki. Były w zeszłym roku jeszcze jakieś mandarynki, przepraszam, brzoskwinie, ale to było tak się ciężko dostać, bo tego było nie za dużo, że nie. No, była nadprodukcja wtedy, tak. Jabłek było za dużo. Także na razie nic nie słychać. No myślę, że już nie będzie słychać, bo jest koniec zimy. Wołowina będzie tania. No tak. To przejdźmy, nie było w trakcie pytań, może jakieś pytania. Rozładowaliśmy. Nie ma żadnych pytań też. Jakieś wnioski kierowane do wójta? Czy nawet do pani kierownicy, te sprawy lokalowe też już były? Sprawy lokalowe są zgłaszane do wójta, natomiast pan wójt tutaj bardzo się pochylił nad tą sprawą, nad tym problemem. Bardzo. Także są czynione działania, żeby działkę przystosować na budowę mieszkań socjalnych. Już zorientowaliśmy się co do sposobu pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, tak, bo jest możliwość uzyskania sporego dofinansowania do 45% nawet. Także tutaj jest kwestia, powiedzmy, przygotowania działek, czyli tam plany zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. No wiadomo, że trzeba czegoś zacząć. Nie wejdzie od razu budowa, tak, nie będzie budowa trwała, tylko wszystko trzeba przygotować. Natomiast tutaj pan wójt jak najbardziej jest świadomy i no tak działamy, żeby coś ruszyło po prostu, bo no, potrzebujemy tych mieszkań socjalnych. Potrzebujemy tej infrastruktury, u nas brakuje. Tak, to jest bardzo potrzebne, są różne sytuacje, te pożary, czy jakieś tam inne zdarzenia, prawda. W zeszłym roku mieliśmy w przeciągu 3 miesięcy bodajże 3 pożary. Także ten jeden taki tragiczny tutaj, wiadomo, no, jest to zawsze dla nas takie znaczy wymaga dużego zaangażowania też tutaj wszystkich służb i wszystkich instytucji, także wydaje mi się, że ta współpraca się bardzo dobrze układa. Natomiast, no mówię, tej infrastruktury brakuje na pewno.
Znaczy ja myślę, że bardziej to było takie pytanie, jeśli chodzi o dotyczące państwa lokalu i państwa warunków. Naszych lokali? Ale to no już jak się tu pani dokończyła, to też jest ważne. Z tymi mieszkaniami też była debata, że może tu, może tu. Mhm. No, o opłacie się mówiło, coś tam pan wspominał. Dlatego pytam, czy bo będziecie jedną na siebie pracować, jedna w południu, druga wrześniu. Jeżeli chodzi o nasze warunki lokalowe? Tak, jest pracowa miejsca. Pan wójt też tutaj się pochyla nad tym, także liczę na to, że... Pani kierownik o mieszkaniach, to znaczy, że i ten problem też jest poprzedni też w trakcie. Nie, to prawda, mamy trudne warunki lokalowe, to nie ulega wątpliwości. Nie ma intymności. W ogóle opieka społeczna jest takim tematem... Pomoc społeczna, przepraszam, że się wtrącę. Pomoc. Znaczy, a jak powiedziałem, opieka. Trochę z poprzedniego systemu. Nie, pomoc. Na pewno bardziej właściwe słowo i to nawet tak dobrze koreluje z tym, co takie moje myśli, że właśnie to powinno być bardziej takie pobudzanie kogoś, a jakby nie wyręczanie, prawda? I to, co właśnie nawet te domy socjalne, czy mieszkania socjalne, no to też jest, wiadomo, że to gmina musi utrzymać. No tam mieszkają, wiadomo, osoby, delikatnie mówiąc, niezaradne, albo wręcz takie, które no, różne mają skłonności i wiadomo, że no, powinno coś takiego być, ale utrzymanie, funkcjonowanie takiego domu, to najlepiej jakby on był w sąsiedztwie po sterunku policji, prawda? Bo może by to trochę eliminowało jakieś... na przykład wtedy, co Państwo mówiliście o Łąkoci czy gdzieś, no to takie głosy z kolei dochodziły raczej niezbyt chętne tych osób, które mieszkają po sąsiedzku i tak dalej, że... No ale to już jest kwestia inna. Natomiast wracając do tej pomocy społecznej, no to też no, Państwo macie zadania jakby porozdzielane. Taka też Pani to kilka razy podkreśliła, spadek przyznawanych świadczeń ze względu na wzrost tych średnich dochodów w rodzinie spowodowany tym programem 500+. No więc to jest jakby takie trochę budujące. Wydaje mi się, że z kolei właśnie no, to odwrotnie ukierunkowanie na te osoby właśnie najstarsze teraz jest jakieś takie jeszcze niedopracowane w sensie ogólnie w państwie, bo no, taka jest prawda, ludzie żyją coraz dłużej, wymagają coraz intensywniejszej opieki i to są takie sytuacje nieodwracalne. No osoba 80 tam kilkuletnia, ona nie ma szans, że no, przykładowo przestanie pić alkohol czy coś i się jej życie zmieni. To nie tego typu problemy, więc z kolei właśnie te domy pomocy społecznej, no w większości są to osoby, które obciążają bezpośrednio gminę. To też jest tak jakby no niby z jednej strony jest takie zadanie, żeby gmina za wszelką cenę starała się innymi środkami problemy tych ludzi rozwiązać, ale czasami nie da się, no bo jeżeli już nie ma jakiejś rodziny, która... Tu też są takie nawet moje pytanie, czy Państwo spotykacie się z takimi sytuacjami wymuszania czy składania wniosków o odwrotnej sytuacji, jakby o takie alimenty, w cudzysłowie alimenty rodzinne, że na przykład dzieci nie chcą jakiś świadczyć pomocy swoim rodzicom, gdzie też są przecież zobligowane do czegoś takiego. Czy występujecie z takimi wnioskami, czy to jakoś się udaje? Tak szczerze mówiąc, udaje się rozwiązywać to już na etapie samych rozmów. Jeszcze nigdy nie doszło do sytuacji, że musieliśmy, były naprawdę sytuacje czasami na ostrzu noża, ale okazało się, że po rozmowie i później są te środowiska monitorowane, że rzeczywiście
udało się w jakiś sposób zabezpieczyć, czy przy naszej pomocy, czy rodzina się zmobilizowała. Także raczej nie ma takiej sytuacji, że rzeczywiście jest rodzina, a osoba ma niezabezpieczone przez swoje potrzeby, także tutaj no tak działamy, żeby jednak nikt nie został bez tej opieki. Jeszcze chcę zaznaczyć jedną rzecz. Do domu pomocy społecznej czy do zakładu opiekuńczo-leczniczego możemy skierować osobę, jeżeli ona wyraża zgodę. Tak. Tylko wtedy, także to też jest duża przeszkoda. Mamy czasem osobę, która ewidentnie wymaga. I co wtedy robimy? No składamy wniosek do sądu o umieszczenie bez jej zgody. Też mamy taką osobę właśnie umieszczoną bez zgody. Także tutaj babcie takie starsze, jak wiedzą Państwo, no są przywiązane do swojego miejsca zamieszkania, nie chcą do żadnej instytucji, do żadnej placówki. A czasami ta opieka, którą tutaj się na miejscu zapewnia, już nie będzie wystarczająca. No i taka właśnie tendencja jest, że coraz więcej. Tak. A tu jeszcze chciałem poruszyć, bo to też jest dosyć ważny temat tej, nazwijmy, przemocy w rodzinie, czy jakby zauważacie nie wiem, jakieś potrzeby w tym kierunku, nie wiem, myślę bardziej ze strony właśnie czy takiej pomocy jakiejś w jakimś takim uświadamianiu czy wsparciu w zgłaszaniu takich jakby, bo wydaje się, że dużo jest takich sytuacji, kiedy no, jest to trochę jakby nie zawsze zgłaszane, nie wiem, może to jest moje takie odczucie, czy że takie akcje uświadamiania, no są nawet wszędzie przecież porozwieszane. Kampanie społeczne, tak, jak najbardziej. Tak, na Państwa właśnie jakichś stronach. To jest trudny, bardzo trudny temat, bo to jest no, takie, ale z drugiej strony musi być jakaś taka opinia, nazwijmy to środowiska, takie jednoznaczne stanowisko wszystkich jakichś instytucji, które są. Myślę o jakiejś policji, o gminie, o środku zdrowia, o szkole, gdzie te osoby mogą jakby być zauważone i no, po prostu zgłaszać to. Ogólnie to wygląda tak, że na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie zwiększa się świadomość ludzi. Zwiększa się. Naprawdę to widać. Kiedyś tej przemocy było rzeczywiście, no, na pewno była, tylko że nie wychodziła na światło dzienne. Teraz jest rozpowszechnione to zakładanie niebieskich kart, zakłada policję, zakładamy my, wpływają do nas po interwencjach policji te niebieskie karty, także no też myślę, że no przeważnie kobiety, bo to jednak kobiety, chociaż nie jest to reguła. Jakby częściej się odważają po prostu powiedzieć, co się dzieje, no i wtedy się pracuje. Też są efekty, bo pracuje wtedy zespół nasz, interdyscyplinarny, pracują w grupach roboczych, czyli wtedy pracownik, policjant i jeszcze przedstawiciel innej służby. Jest prowadzone właśnie te grupy z tą osobą podejrzaną o stosowanie przemocy, czy osobą doświadczającą tej przemocy. Także później jest cały czas to środowisko monitorowane, czyli jest wizyta policji, jest wizyta pracownika socjalnego, kieruje się sprawa do sądu, są te wyroki wydawane, także no tutaj no, działamy tak, jak po prostu nam przepisy nakazują. Że to się sprawdza. W wielu przypadkach się udaje sytuację czy załagodzić, czy rozwikłać. Ale ważne jest to, żeby też osoby mówiły i zawsze też uczułam, żeby osoby zgłaszały, bo czasami sąsiad wie, a ktoś inny no, po prostu no, nie ma możliwości. Bo my też świadomość społeczna też się zwiększa. Także osoby już nie ma tak, że o, słyszałam jakieś krzyki, tak, ale nie będę coś się będę wtrącał. Także do nas osoby też ostatnio wpłynęło takie zawiadomienie po prostu sąsiadki, no i bardzo dobrze się stało. No bo po prostu to, skąd mamy wiedzieć, bo też nie zaglądamy do mamy tych mieszkańców prawie 8 tysięcy, także no, nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Także to bardzo ważne jest, żeby, czy tak jak zima idzie, też tam uczulamy zawsze, żeby ta międzysąsiedzka pomoc działała, czy ktoś widzi, że jakaś tam starsza osoba pozostaje w jakimś tam, nie wiem, zagrożeniu, czy tego właśnie, jeżeli chodzi o przemoc. Także
Bo bardzo liczymy też na informacje od ludzi wpływające. Dobrze się układa współpraca z policją, także tak wygląda. No i ta świadomość rzeczywiście się zwiększa. Też media tutaj dużo robią. A czy mają Państwo to taki może nie finansowy temat? Bo wydaje mi się, że w środowiskach są osoby takie, które nazwijmy ze potrzeby swojego serca, że tak powiem, dużo pomagają, prawda? No, tu myślę, że to tam też jakieś bardziej związane z Kościołem, takie panie, które no, pomagają. Czy wy w jakiś sposób macie kontakt z takimi osobami? Znaczy dokładnie nie wiem, nie bardzo wiem o co chodzi, w jakim zakresie pomagają. Znaczy no tak, że zupełnie... po prostu no, jest jakaś sąsiadka, prawda, i ona no, widząc potrzeby tej drugiej osoby... Nie, no tak, no, tak, no, tak, to, oczywiście, że tak. Właśnie tak. O to mi chodzi. To jest ta pomoc międzysąsiedzka. No właśnie. Już jest to życzliwi jednak, no właśnie, jeden do drugiego człowieka, także pewnie, że tak. No, to jest bardzo ważne dla nas. To jedna z drugiej informacji, którą po prostu dostajecie. Są osoby, które zupełnie niespokrewnione troszczą się powiedzmy o jakąś babcię, która mieszka na wsi, także... A babcia twierdzi, że niczego nie potrzebuje, że wystarczy, że ta osoba przychodzi i póki tak jest, póki babcia jest w miarę dobrym stanie zdrowia, no to jest okej. Okay. A my wiemy, że ona jest pod czyimś okiem, bo ktoś tam zagląda tak po prostu z dobrego serca, prawda? Z życzliwości. Oczywiście nie wszędzie takie są różne sytuacje. Dobrze, myślę, że temat wyczerpaliśmy. Także podziękujemy, jeżeli nie masz więcej pytań, za przedstawienie pani kierownika. I przechodzimy do następnego punktu, bo żadnych wniosków nie było. Słyszeliśmy pozytywny akcent od pana kierownika. No jak zawsze. Pan wójt rozpoczął pracę nad lokalem. Jednym, drugim. A jak to jest w innych gminach, tak, właśnie takich niedużych, jak Kurów, czy odnośnie właśnie tych mieszkań socjalnych, tak jakoś... No właśnie jest problem. Na przykład Końsko-Wola, która jest bogatszą gminą, ma mieszkania socjalne i ma tych mieszkań naprawdę dużo, bo 20. Oni zaadaptowali szkoły w Pożogu, w Stoku. Ja mówię to słowo, to nie była szkoła. Ja nie wiem, to było chyba budowane, bo to było przy strażnicy w Pożogu i to chyba w pierwszej perspektywie to miało być tak jakby poszerzenie budynku tej strażnicy w Pożogu. Dopiero później taka wyszła inicjatywa, że no, ale są. Dla mieszkania socjalne, ale też tak w rozmowach tam z osobami z tamtej gminy to mówią, że nawet tym osobom, co mają te mieszkania, to nawet się nie chce, że tak powiem, papierka z klatki schodowej zebrać, tylko trzeba pracownika z Urzędu Gminy z Końsko-Woli wysyłać tam, żeby to już inny problem jest. No właśnie, też tak. Ale jednak mieszkania socjalne powinny funkcjonować mieszkania. Markuszów nie ma, takie te sąsiednie gminy Baranu, że nie, oni tam... To samo było w Markuszowie, leżący wieżowy. Tak samo było, że im się wszystko należało, to gminne było. To nie wiem, czy to było socjalne, komunalne chyba, bo komunalne u nas są, ale socjalnych nie ma. Ale bynajmniej nie straszy pustką, jest zaadaptowane, są mieszkania takie. Ale w tej chwili woli, to ja jestem zaskoczony, że 20? 20 mieszkań socjalnych jest. Tak, bo jest 10 tam w tym Pożogu. Stok, dobrze mówię? Jest taka miejscowość? Tam jest chyba 6 i jeszcze takie pojedyncze mieszkania są powiedzmy, nie wiem, Sielca, tak, gdzieś tam takie już pojedyncze. W Końsko-Woli gdzieś tam jest jeszcze, no, czyli w starych szkołach one są, w tych szkołach filialnych. I one są jakby wykorzystywane, tak, w całości? Chyba tak, wszystkie chyba są wykorzystane. Bo tak jak rozmawiałam ostatnio z panią kierownik z Końsko-Woli, no to powiedziała, że wszystkie mają zajęte te mieszkania, także... Komisję powołują, powołali te komisje, jakieś tam komisję gminną, rozpatrzyli te wnioski składane, także zdecydowali komu przysługują. No oczywiście są płatne te mieszkania, tam jest jakiś czynsz, nie jest jakiś wysoki czynsz. Myślę, że nieduży, no ale jest. Nie to, że za darmo. Oni teraz otwierają ten dom seniora.
wcześniej nic z tym nie było? Jest środowiskowy dom samopomocy jest. Aha. W Końsko Woli, czyli dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnych. Nasi mieszkańcy też korzystają. Czterech mieszkańców naszych tam jeździ. W Końsko Woli. W Końsko Woli, tak. Ale nie, budynek ten, co jest stara wieś? Dom seniora w Starej Wsi, ale SDS, środowiskowy dom samopomocy, w centrum Końsko Woli, to koło szkoły zaraz jest. No dopiero teraz, ma chyba ruszyć w lutym. To też jest w ramach tego właśnie programu Senior Wigor czy Senior Plus tego ministerialnego, także trzeba uzyskować ośrodki i budować. Ale to jest. Ale oczywiście trzeba samemu włożyć też. Ja nie wiem, bo ja tam nie byłam. Ale to jest na zasadzie to funkcjonowanie tego domu seniora. Że tam no, po prostu osoby mogą przyjść, czy być przywiezione. To będzie działało na tej zasadzie, że będzie on pracował chyba 8 godzin, od 7 do 15. Czyli uczestnicy czy są czy przychodzą, czy są przywożeni, bo na pewno będzie też transport i oni tam mają różne zajęcia. Sami gotują, bo tak jak SDS działa na tej zasadzie, jakieś zajęcia, jakieś może pogadanki, może jakieś prace ręczne, coś tam posprzątają. Tak, tak. Na tej zasadzie chodzi o to, żeby zabezpieczyć tym mieszkańcom czas. Tym starszym, bo to chodzi o starsze osoby. Bardzo liczę. Właśnie ja może krótko powiem, bo ostatnio widziałam w internecie, sobie pomyślałam, że nie wiem, czy ja to dobrze widziałam, że do sprzedania taki budynek to starym czarnym tutaj. Na Warszawskie przy moście. Tam pan Buta mieszkał kiedyś. Ja nie wiadomo, czy to jeszcze to gminne, czy to mleczarnie. Właśnie nie wiem, ja pomyślałam, że to mleczarnie, to na pewno nie będzie mleczarskie, to będzie działo. To tak samo pewnie będzie, tak jak tutaj się starali o zlewy. Ale na wszystko trzeba pieniędzy. Wszystkie dokumenty mieli. Pieniądze. Działo skupu, a właśnie tego mleka. Który? No ten, co po drugiej stronie, ten biurat kiedyś był na mnie mieszkał. Za Kurówką po lewej stronie. Ale tu na Warszawie. Na Warszawie. A ja nie wiem. Nic nie macie na ten temat. Czy ja to nie wiem, gmina ma, gminie tam wszystko wiedzą. Jakby ja nie wiem. Albo też te budynki i ta w ogóle placówka, co kiedyś była studzienia w Śnieży. Takie to były magazyny. Tutaj zaraz. Na Nowej? Na Nowej? Nie. Ja wiem, wie. Co to jest. Tam to Beciak ma, to nie wiem, czy tu jest taki budynek, to można było w tak wykorzystać spółdzielnie później. Ale to jest prywatna własność. Co z kim, gdzie i jak? Ile jest pustostanów stoi? No ale to są prywatne budynki. No właśnie, co to jest, kurde, to się marnuje i niszczy wszystko. Spółdzielnia Kuśnierzy. No to właśnie tutaj przyjdzie. Ale to chyba jest to ciekawe. No, no to duży budynek też można było zrobić. No myślę, że już przechodzimy do tego. Zakończmy to jeszcze raz. Dziękuję. Mieszkamy socjalny, więc szukamy budynku. Organizacji. Żeby szybko wyzerować. I przejdźmy też podpowiedzieć, tak, że jest jakiś budynek. Tak, do tego. No, dziękuję i do widzenia Państwu. Także w sprawach bieżących kolejną datę mamy ustaloną 27, prawda? Godzina myślę, że ta sama. 27. Tak jakby stali w roku. Dobrze, to mamy 27. Jakieś jeszcze wnioski? Nie widzę, także zamykamy obrady Komisji Rewizyjnej Różnej Kadencji Rady Gminy i dziękuję Państwu.